podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow rozpoczęło ścisłą współpracę wojskową pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami. Wyrazem tego było wspólne zlikwidowanie Polski, a po tym akcie oczy Sowietów zwróciły się na Finlandię. W październiku 1939 roku Sowieci zażądali od Finów wymiany terytorium. Dążyli do przesunięcia granicy w rejonie Leningradu, dzisiejszego Petersburga, co skutkowałoby przejęciem dość dobrze rozwiniętych terenów oraz oddaniem w ręce Sowietów budowanych przez Finów umocnień na granicy. W zamian Związek Sowiecki zaproponował przekazanie większych, ale słabo zagospodarowanych obszarów tajgi. Rząd fiński odmówił. W efekcie tego 30 listopada 1939 roku bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona zaatakowała Finlandię. Mimo ogromnej przewagi Sowieci nie byli w stanie przełamać obrony Finów. Główne uderzenie utknęło na fińskich fortyfikacjach nazwanych linią Mannerheima, natomiast oskrzydlające uderzenie przez północne, niegościnne obszary Finlandii zakończyło się bardzo dużymi sowieckimi stratami. Armia Czerwona zlekceważyła przeciwnika, była źle dowodzona i nieprzygotowana do walki w warunkach srogiej zimy. Dodatkowo bardzo mobilni, elastyczni i niezwykle bitni Finowie stawili niezwykle twardy opór. Dopiero w lutym 1940 roku, po zgromadzeniu dodatkowych sił, udało się zmusić Finów do odwrotu. Za cenę 1 miliona zabitych i rannych Sowieci zdobyli 35 tysięcy km kwadratowych terenu. Osiągając swoje cele geograficzne, jednak nie udało im się uzależnić od siebie Finlandii, która zachowała niepodległość. Równolegle do roszczeń względem Finlandii jesienią 1939 roku Związek Sowiecki zażądał od Litwy, Łotwy i Estonii zgody na umieszczenie baz wojskowych na swoim terytorium, a w czerwcu 1940 roku rozpoczęto faktyczną ich okupację wojskową. Również w czerwcu 1940 roku Sowieci wkroczyli do rumuńskiej Besarabii, realizując do końca postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Po zajęciu Polski szykujący się do kampanii na zachodzie Niemcy postanowili zadbać o swobodę na swoich bałtyckich liniach komunikacyjnych oraz uzyskanie lepszych baz do działań przeciwko Wielkiej Brytanii. Stąd podjęto decyzję o przygotowaniu ataku na Danię i Norwegię. Bezpieczeństwo żeglugi na Bałtyku było niezbędne ze względu na to, że większość potrzebnej do produkcji zbrojeniowej rudy żelaza pozyskiwano ze Szwecji. Norwegia również w tym układzie odgrywała ważną rolę, gdyż zimą, gdy Bałtyk zamarzał, większość transportów szła przez niezamarzający port w Narwiku. 9 kwietnia 1940 roku Niemcy zaatakowali Danię i Norwegię. Ta pierwsza nie podjęła walki i skapitulowała jeszcze tego samego dnia. Natomiast Norwegowie stawili opór, wkrótce otrzymując wsparcie od aliantów w postaci wojsk, które wylądowały w Norwegii. Szczególnie ciężkie walki rozgorzały o Narwik, gdzie walczyła m.in. Polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Mimo że ostatecznie skuteczny niemiecki atak na Francję zmusił aliantów do ewakuacji, to jednak w tej największej niemieckiej operacji kombinowanej bardzo ciężkie straty poniosła niemiecka flota nawodna, co wyraźnie wpłynęło na sposób jej dalszego wykorzystywania w kolejnych latach wojny. Po klęsce Polski na froncie zachodnim nadal trwała dziwna wojna. Francuzi, ukryci za potężnymi umocnieniami linii Maginota, czekali na niemiecki atak. Wehrmacht jednak nie zamierzał szturmować potężnych pozycji. Wzorując się na planie z pierwszej wojny, zdecydowano ponownie uderzyć przez Belgię i Luksemburg oraz Holandię. Świadomi zagrożenia z tej strony, alianci właśnie na granicy belgijskiej ustawili swoje siły główne, gotowi wkroczyć do Belgii w wypadku naruszenia jej neutralności. Niemcy jednak swoje główne uderzenie przeprowadzili nie przez równiny północnej Belgii, a uważane za niedostępne dla jednostek zmotoryzowanych góry i lasy Ardenów. Niemiecka ofensywa na froncie zachodnim rozpoczęła się 10 maja, a główny kierunek niemieckiego uderzenia przez Ardeny okazał się być olbrzymim zaskoczeniem dla alianckiego dowództwa. Niemieckie związki szybkie po sforsowaniu masywu górskiego ruszyły w stronę morza, odcinając główne siły angielskie oraz części jednostek francuskich. Oddziały te po porzuceniu całego ciężkiego sprzętu zostały ewakuowane morzem do Wielkiej Brytanii. 10 czerwca do wojny po stronie Niemiec dołączają Włochy, których oddziały nie były jednak w stanie przebić się przez francuskie pozycje w Alpach. Niepowodzenia pierwszego etapu walk oraz utrata Paryża spowodowały, że wśród francuskich elit przewagę zdobyło stronnictwo postulujące kapitulację.
Na czele nowego rządu stanął Philippe Pétain, a Francja 22 czerwca 1940 roku podpisała z Niemcami zawieszenie broni. Na jego mocy Niemcy przejęły Alzację i Lotaryngię oraz zachodnią i północną Francję. Z pozostałych terenów utworzono marionetkowe, czyli pozbawione samodzielności, państwo Vichy, na czele którego stanął Pétain. W rękach jego spoczęła właściwie dyktatorska władza. Państwo Vichy w pełni kolaborowało z Niemcami, czyli z nimi współpracowało, produkując broń, uzbrojenie na rzecz armii niemieckiej, czy uczestnicząc w prześladowaniach Żydów. Część Francuzów nie pogodziła się z postawą elit politycznych i postanowiła kontynuować walkę z Niemcami. Na ich czele stanął generał Charles de Gaulle, który już 19 czerwca 1940 roku wezwał Francuzów do dalszej walki. W Wielkiej Brytanii powstał Komitet Wolnej Francji, który rozpoczął formowanie oddziałów wojskowych. Upadek Francji spowodował, że Wielka Brytania pozostała samotna w starciu z Niemcami, wspierana jedynie przez swoje dominia, czyli Kanadę, Australię, Nową Zelandię oraz Związek Południowej Afryki. Mimo nastrojów kapitulanckich, pełniący od maja 1940 roku funkcję premiera Winston Churchill odrzucił niemieckie propozycje pokojowe. Niemcy, by zająć Wielką Brytanię, musieli dokonać desantu morskiego, co na razie było wykluczone ze względu na zdecydowaną przewagę brytyjskiej marynarki wojennej. Dlatego, by zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia desantu, postanowiono wywalczyć przewagę w powietrzu. Nad Anglią rozpoczęła się powietrzna kampania, która trwała od lipca do października 1940 roku. Na jej początku Niemcy rzucili przeciwko Brytyjczykom 2600 samolotów bombowych i myśliwskich, przeciw którym mogło do walki ruszyć 800 myśliwców brytyjskich. Działania te znane są pod nazwą Bitwy o Anglię. Ostatecznie wynik tej bitwy był niekorzystny dla Niemców. Nie udało się zniszczyć brytyjskiego lotnictwa, czyli RAF-u. Czynnikiem decydującym okazała się być sieć stacji radarowych, która ostrzegała o nadlatujących wyprawach i pozwalała efektywnie wykorzystywać własne siły. Dodatkowym atutem był niezwykle wydajny brytyjski system uzupełniania strat sprzętowych w walczących jednostkach. Po raz pierwszy też niezwyciężone dotychczas niemieckie lotnictwo starło się z przeciwnikiem, którego siły powietrzne w większości wyposażone były w maszyny, które nie odstawały osiągami od samolotów niemieckich. Benito Mussolini, zazdroszczący Niemcom kolejnych sukcesów, bez konsultacji z nimi 28 października 1940 roku zaatakował Grecję z terytorium okupowanej przez Włochów Albanii. Nie dość, że atakujący nie odnieśli sukcesu, to kontrakcja słabszej i mniej nowoczesnej armii greckiej spowodowała, że zajęła ona część Albanii. W obliczu włoskich porażek Hitler, który nie planował działań na Bałkanach, postanowił przyjść Włochom z pomocą. Niemiecka dyplomacja skłoniła do zawarcia sojuszu z Niemcami Węgry, Rumunię oraz Bułgarię. Propozycję współpracy odrzuciła jednak Jugosławia, która podobnie jak Grecja uzyskała wsparcie brytyjskie. W związku z powyższym przygotowywana kampania na Bałkanach miała być skierowana przeciw obu tym krajom. 6 kwietnia 1941 roku armia niemiecka, wspierana przez sojuszników, uderza na Jugosławię i Grecję. Armia jugosławiańska została błyskawicznie rozbita, czemu sprzyjało wykorzystywanie przez Niemców waśni narodowościowych istniejących wewnątrz państwa jugosłowiańskiego. Wkrótce jej los podzieliły wojska greckie oraz wspierające je oddziały brytyjskie. Ich resztki ewakuowano na Kretę. Na terenie Jugosławii Niemcy utworzyli marionetkowe, niepodległe państwo chorwackie.